Ja wiem, że jest późna noc, a my będziemy poruszać taki bardzo, bardzo mocny temat. Temat, który dawno, dawno temu wydawało mi się, że on jest czymś wręcz z jakichś filmów hollywoodzkich. I że takie rzeczy dzieją się tylko i wyłącznie w filmach. Do czasu. Do czasu, dopóki nie odkryłam, że praktycznie całe moje życie ja doświadczałam takiego aspektu. I dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o gaslightingu. Ja trochę opowiem Wam o tym, czym jest gaslighting. Opowiem Wam trochę o tym, dlaczego w ogóle ten temat dzisiaj, dlaczego z tym tematem do Was przychodzę. Opowiem o tym, gdzie jest w ogóle początek, skąd się to w ogóle bierze, dlaczego tak ciężko jest wyjść z tego gaslightingu, z tego doświadczenia, i jakie są pierwsze kroki, które bardzo mocno są w stanie nam pomóc, żeby wyjść z takiej relacji. Podam również pewne techniki gaslightingowe, które są stosowane przez osoby, z którymi możemy być w związku. I moja prośba do Was jest taka, żebyście oczywiście brali aktywny udział w naszym spotkaniu. Śmiało piszcie komentarze. Będzie też taki moment, kiedy jeżeli będziecie mieli ochotę, zabierzecie głos, no bo to jest audycja, więc o to tak naprawdę chodzi. Zacznijmy od samego początku. Czym jest gaslighting i skąd to pojęcie się w ogóle wzięło? Więc prawdopodobnie nie ma tutaj takich osób, które pamiętają pewien film. Czarno-biały film. Film, który dokładnie miał taki tytuł. Gaslight. I ten film pokazywał historię pewnego małżeństwa. Kobiety, która była w bardzo specyficzny sposób manipulowana przez swojego męża. I celem tego mężczyzny było to, by doprowadzić ją do takiej skrajności psychicznej, która spowoduje, że on odziedziczy po niej majątek. I to były różnego rodzaju zachowania. Zachowania, które rzeczywiście doprowadziły ją do kompletnego rozstroju psychicznego. I to stamtąd jest zaciągnięte to określenie. I kiedy przyjrzymy się terminowi gaslightingu, tak jakbyście chcieli poszukać tego gdzieś w Wikipedii albo gdziekolwiek na Google, wyszukać, czym to tak naprawdę jest, to definicja mówi o tym, że jest to forma psychologicznej manipulacji, w której osoba lub grupa osób umyślnie tworzy w osądzie ofiary wątpliwości wobec własnej pamięci czy percepcji, często wywołując u niej dysonans poznawczy i inne stany, takie jak niskie poczucie własnej wartości. Za pomocą zaprzeczania, kłamania, wprowadzania w błąd, sprzeczności, dezinformacji, taka osoba, która stosuje gaslighting, próbuje zdestabilizować psychicznie ofiarę i podważyć jej przekonania. I służy temu bardzo szeroki wachlarz zachowań. Od zaprzeczania przez sprawcę, że doszło do pewnych zdarzeń, aż po inscenizację dziwnych wydarzeń przez właśnie osobę, która jest sprawcą. I ja o tym terminie pierwszy raz usłyszałam na samym początku mojej drogi rozwojowej. Pamiętam, że kiedy czytałam, czym jest gaslighting i skąd się w ogóle wziął ten termin, to pomyślałam sobie, to nie do mnie, to mnie w ogóle nie dotyczy. Wiele lat później przeżyłam ogromny, ogromny szok. Kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że doświadczałam tego zjawiska, to przez pierwszych kilka dni nie mogłam się otrząsnąć z niedowierzania. Z niedowierzania, jak bardzo jest to wysublimowana technika manipulacji drugim człowiekiem. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz. Nie miałam zielonego pojęcia, że na tak szeroką skalę był on stosowany na mojej osobie, że było zaangażowane w to tak wiele osób i że tak naprawdę w moim otoczeniu praktycznie nie było ani jednej osoby, która nie brałaby w tym udziału.
I to był dla mnie totalny szok. Totalny szok, ogromne zaskoczenie. Dużo, dużo złości, która się potem pojawiła. I wielki znak zapytania, co dalej. W momencie, w którym odkryłam, czym jest ten gaslighting i że go doświadczyłam, pewne rzeczy zaczęły układać się, jak, wiecie, jak gracie w pasjansa. Nie wiem, czy ktokolwiek z was grał w pasjansa, a jest tak na koniec, że jak już te karty się dobrze ułożą, to nagle jest... I wszystkie karty i się układają same, idą same za tym ułożeniem. I to się właśnie zadziało w moim życiu. Ja po prostu siedziałam i scena za sceną pojawiały się obrazy z przeszłości i to było wow, 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 wow. W pewnym momencie złapałam się za głowę i pomyślałam sobie, jak to w ogóle możliwe? Jak to możliwe, że mając tyle lat, ja wciąż doświadczam czegoś takiego. Teraz być może część z was, którzy nigdy tego nie doświadczyliście, zastanawiacie się, co to tak naprawdę jest i dlaczego o tym w ten sposób opowiadam. Wśród was są osoby, które mają takie doświadczenia ze sobą. Dajcie mi znać, kto z was na własnej skórze doświadczył gaslightingu. Dajcie mi znać w komentarzu, bo gaslighting nie jest czymś oczywistym. I najbardziej zaskakujące jest w tym to, zresztą podobnie jak przy wielu innych nadużyciach. Zaskakujące jest w tym to, że kiedy osoba jest ofiarą gaslightingu, bardzo często na samym początku ma takie odczucie jak ja. Czyli czyta o tym, czym jest gaslighting, gdzieś tam słyszy to pojęcie i myśli sobie, to w ogóle nie o mnie. Mnie to nie dotyczy. To jest w ogóle jakieś z kosmosu wzięte. Pewnie w jakichś takich stricte dramatycznie przemocowych związkach. Musi do tego dochodzić. No a przecież w moim życiu nie dochodziło do takiej drastycznej przemocy w związku, więc mnie to nie dotyczy. Owszem, były to związki wyniszczające i toksyczne, ale nie aż do takiego stopnia. To jest pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz, na którą chciałabym, żebyście zwrócili uwagę, że my od razu zaprzeczamy, że coś dotyczy nas. Szczególnie jeżeli jest to bardzo silnie wyniszczające zachowanie osoby, która twierdzi, że nas kocha. Bardzo często jest też trudny do wykrycia gaslighting, ponieważ wplątane są w to osoby trzecie i często tak naprawdę tylko osoba, która jest ofiarą, jest jedyną, która w cudzysłowie można powiedzieć, że odczuwa inaczej albo widzi świat i rzeczywistość inaczej. Teraz wyobraźcie sobie sytuację, że jest osoba w związku i jest w tym związku, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, to nie ma znaczenia, bo dotyczy to jednych i drugich, choć kobiety dużo częściej padają ofiarami gaslightingu, ponieważ to najczęściej odbywa się wtedy, kiedy sprawcą jest narcysta. I wyobraźcie sobie, że będę bazować tutaj na przykładzie kobiety, że ta kobieta jest w relacji z tym narcystą. I wyobraźcie sobie moment, że jej partner, czy też mąż, jej bliscy, rodzice, bliżsi, dalsi krewni, jej znajomi, jej przyjaciele, jej sąsiedzi i nawet ludzie w pracy. Wszyscy są po tej drugiej stronie. To znaczy, wszyscy myślą i mówią tak jak ten, który stosuje gaslighting. I ona jedyna czuje inaczej. I jej się jedynej wydaje inaczej, że coś jest nie tak, ale szuka potwierdzenia na zewnątrz. A ponieważ na zewnątrz tego potwierdzenia nie znajduje, to zaczyna wątpić w to, co czuje. I zaczyna wątpić w to, co się w ogóle dzieje w jej życiu. I wysublimowanie tej techniki manipulacji jest tak głębokie i tak silne, zakrawa na tak szeroką skalę, że ponieważ trwa to długi czas i jest przeplatane różnego rodzaju technikami, w pewnym momencie taka osoba rzeczywiście zaczyna kompletnie poddawać wszystko w wątpliwość. Nie dzieje się to dla każdej osoby. Musi być pewne podłoże, które
nazwijmy to w cudzysłowie, musi współpracować z tym, który jest sprawcą. Czyli nie zawsze jest tak, że każda kobieta ryzykuje trafienie na doświadczenie gaslightingu w swoim życiu. Tam muszą się zadziać pewne uwarunkowania i o tym też będę mówiła, kto najczęściej styka się z taką formą przemocy. Więc przejdę dalej, żeby opowiedzieć Wam, jakie są techniki, bo techniki to jest to, co sprawi, że zaczniecie słyszeć taki dzwoneczek gdzieś w swojej głowie. Będę starała się też podawać przykłady, ponieważ te techniki, które przedstawię, te zachowania, które przedstawię, to są zachowania, które, przez które wszystkie ja przeszłam w swoim życiu. I było jeszcze kilka takich dodatkowych, które były szersze. Jeżeli o tym nie zapomnę, to też o tym wspomnę, żebyście mogli zobaczyć, czym to tak naprawdę jest. Dla nas, dla osób, które były ofiarami takiego zachowania, trudno jest dostrzec to zjawisko i w ogóle dla osób też postronnych trudno jest uwierzyć w coś takiego z prostej przyczyny, bo my zadajemy sobie pytanie, jak to możliwe, że osoba, która nas kocha, mogłaby coś takiego robić. I ponieważ my patrzymy na naszą rzeczywistość i na drugiego człowieka poprzez pryzmat siebie, czyli jeżeli my byśmy czegoś nie zrobili, to trudno jest nam uwierzyć, że ktoś mógłby to nam zrobić. Tym bardziej, jeżeli z drugiej strony stykamy się z kompletnym zaprzeczaniem, że dana rzecz ma miejsce. Idźmy dalej. Czego możemy doświadczyć? Przede wszystkim potrzebujemy zrozumieć, że każda relacja toksyczna zaczyna się od tego, że muszą nastąpić pewne uwarunkowania między dwojgiem ludzi. I tak jak jest kat, tak jak jest sprawca, tak jak jest ofiara, osoba, którą dotykają pewne zachowania, to te dwie osoby wykonują pewien taniec, gdzie jedna zależy od drugiej. I żeby ta zależność powstała, to one obie muszą w sobie zobaczyć to podłoże do powstania zależności. I w przypadku technik gaslightingu jest to niesamowicie ważne, ponieważ narcysta, przede wszystkim narcysta, wykonując takie zachowania, stara się od samego początku uzależnić drugą osobę od siebie. I robi to w dość perfidny sposób. Jest w stanie wybadać otoczenie takiej osoby, rozpoznać, kto będzie stał po jego stronie, do kogo będzie mógł się zwrócić, chociażby z tym, żeby daną osobę obgadać i kogo będzie miał za swojego tak zwanego zwierzchnika w ewentualnie jakichś sprzeczkach, kłótniach albo jakichkolwiek innych sytuacjach, gdzie będzie potrzebny dowód. Dowód na to, że on mówi prawdę, a osoba, która jest poddawana gaslightingowi, kłamie. I zanim przejdę do przedstawienia pewnych technik, z którymi może się spotkać osoba poddana gaslightingowi, chciałabym, abyście zrozumieli jeszcze raz główne założenie, które pojawia się w relacji, w jakiejkolwiek relacji toksycznej tak naprawdę, że jest to zawsze taniec dwóch osób, zawsze. Nigdy nie jest tak, że jedna strona ponosi pełen wpływ i pełną kontrolę nad relacją między dwojgiem ludzi. Tam zawsze musi być pewna zależność i potrzebuje być pewne podłoże, aby ta zależność zaistniała i aby ta toksyczność miała miejsce. W przypadku relacji takiej, gdzie stosowana jest technika manipulacji określana gaslightingiem, jest to wyjątkowo trudne do rozpoznania, ponieważ jest niesamowicie zawiłe i oplecione siatką takiej pajęczyny zachowań i mieszanki
którą mogłabym powiedzieć, że tak naprawdę robi nic innego jak dosyć dużą wodę z mózgu dla drugiego człowieka. Jest to na tyle zaplątane i na tyle uwikłane i tak bardzo uwikłuje drugą stronę, że trudno jest nam to rozpoznać. Ja to też mówię z własnego doświadczenia, ponieważ w pewnym momencie swojej osobistej pracy zdałam sobie sprawę z tego, że praktycznie moje całe życie, jeśli chodzi o relacje, obracało się właśnie wokół takich toksycznych zależności i toksycznych relacji, z czego trzy z nich były ekstremalnie toksyczne, zawierające wszelkiego rodzaju przemoc, zarówno psychiczną, jak i fizyczną, i oczywiście w tym także techniki gaslightingu. Dlaczego się tak dzieje? Bo być może to też się pojawia w Was. Jak to jest możliwe, że druga osoba posuwa się do takiego zachowania? Zrozumienie tego pojawia się dopiero wtedy, kiedy jesteśmy w stanie uzdrowić siebie, kiedy jesteśmy w stanie właściwie zaopiekować się sobą i wyjść z tej pajęczyny, wyjść z tej matni. Cokolwiek tutaj bym powiedziała, to będzie to tylko i wyłącznie teoria i wiedza, która jest przydatną wiedzą, ponieważ to otwiera nam świadomość, natomiast to nie powoduje niczego więcej, nie wprowadza żadnej zmiany w naszym życiu, dopóki my tego nie przełożymy na działanie. I w przypadku jakichkolwiek relacji toksycznych, ja to zawsze porównuję do uzależnienia, silnego uzależnienia od narkotyków. Bo to dokładnie tym jest. Kiedy wychodzimy z takiej relacji, to tak jakbyśmy przerywali swoje uzależnienie, które ciągnie się prawdopodobnie od urodzenia. Bo od urodzenia jesteśmy poddawani pewnym zachowaniom, byliśmy formułowani i lepieni pod pewien sposób zachowań innych osób, ale też postrzegania tego, czym jest tak naprawdę miłość. I osoba, która jest sprawcą, jeśli chodzi o relację toksyczną, która stosuje gaslighting, to jest osoba, która przede wszystkim potrzebuje ciągłej uwagi i uznania, takiej walidacji, takiego poczucia, że jest ważna, że jest wręcz najważniejsza. Taka osoba potrzebuje również kontroli i ta kontrola ma swoje podłoże. Każde zachowanie osoby, która stosuje techniki manipulacji, która jest sprawcą w relacji toksycznej, każde zachowanie ma swoje uzasadnienie, głębokie uzasadnienie i tak naprawdę w głębi tego zachowania, kiedy sięgniemy do zarodka, do źródła, skąd to wynika, wynika to z gigantycznego lęku, z ogromnego zachwiania poczucia własnej wartości i wszystkie te zachowania, które pojawiają się w relacji, pojawiają się tylko i wyłącznie po to, aby taka osoba czuła się silna, aby taka osoba czuła się wzmocniona i aby czuła się lepsza. Ponieważ kiedy ktoś w relacji czuje się gorzej, w tych toksycznych relacjach, jeśli jedna strona będzie się czuła gorzej, to druga strona będzie czuła się lepiej. I dzieje się tak szczególnie wtedy, kiedy ta strona, która chce się czuć lepiej, wywołuje te zachowania. I tutaj tak naprawdę o tym rozmawiamy. Co jest głównym celem technik gaslightingu? Głównym celem jest tak zwane powstanie traumy więzi, czyli przywiązania do osoby narcystycznej i zachowania narcystycznego partnera podobne są do tresury. Mają na celu całkowite uzależnienie drugiej osoby od siebie. Jedną z takich technik, która mogłabym powiedzieć, że jest całym szkieletem i korpusem zachowań osoby narcystycznej, która stosuje gaslighting, to tak zwana technika przerywanego wzmocnienia. Dlaczego to jest korpus, dlaczego to jest szkielet i tak naprawdę wszystko dookoła, co się będzie pojawiało, każda kolejna technika, można by powiedzieć, że jest pod to bardzo mocno podpięta i wszystkie one ze sobą są powiązane. Jeżeli kiedykolwiek doświadczyłaś takiej przemocy, tego rodzaju przemocy emocjonalnej, psychicznej, czy też nawet fizycznej, ponieważ tutaj
również może dochodzić do przemocy fizycznej, no to pamiętaj o tym, że nie wszystkie z tych technik musiały być użyte w Twojej relacji, ale żadna z tych technik nie jest zachowaniem, które określa dojrzałą miłość między dwojgiem ludzi. Nie chodzi o to, że my potrzebujemy przeżywać historię jak z bajki, jak z baśni o królewnie i królewiczu, ale jest pewna różnica w tym, jak my się czujemy w relacji, która jest, nie chcę tego używać słowa normalną, ale która jest relacją zdrową, a jak się czujemy w relacji toksycznej. I to nasze odczuwanie jest głównym wyznacznikiem, czy to jest relacja właściwa dla nas, czy to jest relacja, która jest bardzo wyniszczająca i toksyczna. Czyli ta wyniszczająca i toksyczna powoduje, że my bardzo często mamy takie rozchwianie emocjonalne, wiele, wiele wątpliwości, częste poczucie zdezorientowania, bardzo często też czujemy się winne, nawet jeżeli na samym początku w jakiejś sytuacji mamy poczucie, że to druga strona tym razem powinna wziąć za siebie odpowiedzialność, to już po chwili rozmowy z taką osobą okazuje się, że jednak nie, że jednak ta wina leży po naszej stronie. Pojawia się też ogromny lęk przed jakimkolwiek popełnieniem błędu, a docelowo nawet przed w ogóle wykonaniem jakiegokolwiek ruchu, bez wcześniejszego ustalenia tego z drugą stroną. W takiej relacji toksycznej odczuwamy większość czasu silne napięcie, lęk, obawy, przygnębienie. Zastanawiamy się często, co jest z nami nie tak, dlaczego to wszystko się dzieje w naszym życiu, gdzie my popełniamy błąd, gdzie jeszcze możemy siebie jakoś naprawić. I to jest jedna wielka huśtawka. I ta huśtawka, ta sinusoida, to jest nic innego właśnie jak tak zwane właśnie przerywane wzmocnienie, czyli działania, które mają na celu uzależnić ofiarę od sprawcy. Gdzie ofiara ma wewnętrzne ssanie i uzależnienie od potężnego strzału dawki miłości. Potem następuje wycofanie i najczęściej wraz z tym wycofaniem odrzucenie, może pojawić się nękanie, może pojawić się poniżanie, może się pojawić tak zwany chłód emocjonalny, a nawet może dochodzić do zerwania relacji i porzucenia przez sprawcę. I uwaga, to jest niesamowicie ważny moment, ponieważ kiedy doświadczasz na samym początku takiego zachowania, to nie jest to zachowanie, które jest wynikiem pewnych następstwa, pewnych zdarzeń między wami, niedogadania się, jakichś dłuższych sporów, kłótni i różnicy zdań, tylko najczęściej dzieje się to nagle, kiedy ty się kompletnie niczego nie spodziewasz. Wprowadza to duże zamieszanie w twoim poczuciu rzeczywistości i ogromne skupienie się na tym, by odnaleźć powód, dla którego się to stało. Te wycofanie sprawcy powoduje, że jesteś kompletnie zdezorientowana i nie wiesz, co się dzieje i dlaczego się to w ogóle dzieje. To trwa przez pewien czas, nie masz żadnych racjonalnych wytłumaczeń, chociaż bardzo mocno szukasz tego i próbujesz dociekać, co się tak naprawdę zadziało, jak to się stało, że nagle została przerwana ta dawka miłości, którą byłaś obdarowana i jednocześnie z jednej strony to jest ten szok, czyli ten taki szok po odstawieniu pierwszej dawki, w cudzysłowie, toksycznego narkotyku, narcystycznego, a z drugiej strony dezorientacja. Co tu się dzieje? Czemu to się dzieje? Co ja zrobiłam źle? I może dojść do takiego momentu, kiedy w tych pierwszych chwilach ty błagasz o ten powrót. Ty błagasz tę osobę, żeby ona wróciła do ciebie, żeby ona dała ci jeszcze jedną szansę. Może zdarzyć się, że sprawca wytknie ci jakieś przewinienie i ktoś z boku, kiedy na to spojrzy, tak zdroworozsądkowo, tak na chłodno, pomyśli sobie, jak w ogóle można pozwolić sobie na takie traktowanie, ale pamiętajcie o tym, że to nie jest rzecz, która dzieje się w tej jednej relacji. To jest rzecz, która się dzieje na wcześniej bardzo mocno przygotowanym gruncie,
na gruncie, który pojawił się i był pielęgnowany, kiedy ta osoba była dzieckiem, kiedy nie miała poczucia stabilności, bezpieczeństwa, stabilności emocjonalnej rodzica, to tamten grunt został wyhodowany i na tym gruncie wyrasta każda kolejna relacja. Więc kiedy taki sprawca na samym początku obdarowuje drugą osobę ogromną ilością miłości, dowodów miłości, takiego rozkochania w sobie, kiedy nagle zostaje to zabrane i kiedy zostaje wypunktowana jedna maleńka rzecz, jakieś przewinienie, bo to najczęściej tak jest, że jest to drobnostka. Taka osoba jest głodna tej miłości. Głodna jest tej miłości, ponieważ to jest miłość, o której zawsze ona marzyła, której zawsze ona pragnęła. To jest ta bezwarunkowa, ta niesamowita, bajkowa, baśniowa miłość mamy. I jeśli się sprawca zgodzi na powrót, na to, żeby relacja ponownie zaistniała między dwojgiem, to ta osoba dostaje ponownie trochę. Trochę tej miłości. Już nie tak dużo, tylko trochę. I w niej rośnie głód. Głód emocjonalny więcej. I więcej. I więcej. I na tym nie poprzestaje. Ponieważ jest to nic innego jak sinusoida emocjonalna. Czyli za chwilę następuje ponowne wycofanie i większy ból, który jest zadawany tej osobie. Całe zachowanie jest tak naprawdę daję i zabieram, daję i zabieram, daję i zabieram. I to zabieram oznacza nie tylko wycofuję się z tym obdarowywaniem miłością, ale w momencie, kiedy sprawca zabiera tą miłość, wysyła również niesamowicie silny strumień toksyczności. Ten strumień polega na tym, że ofiara jest poniżana, że jest wyzywana, czasem dochodzi do przemocy fizycznej, do wyśmiewania, do obgadywania, do podważania wartości tej osoby, do wmawiania. Tak naprawdę jesteś warta zero. Masz szczęście, że w ogóle mnie spotkałaś. I wiele technik, które będę przedstawiała dalej, da wam zrozumienie, jak to się odbywa. Potem ponownie jest to obdarowanie miłością, może już nie tak dużo. I osoba, która jest w takiej relacji, jest jak uzależniony narkoman. Czyli idzie po tą dawkę do tego, który sprzedaje ten narkotyk i mówi: daj mi jeszcze, bo to jest za mało. A ten, który sprzedaje, nie daje tyle, ile ona chce, tylko mówi: masz, i daje ciupinkę. I ta ciupinka jest za mało. Dużo, dużo za mało. Pojawia się ogromne, ogromne cierpienie i emocjonalny głód w takiej osobie. Może dojść do takiej sytuacji, że w pewnym momencie ofiara, osoba, która doświadcza tego gaslightingu i tej manipulacji, może zacząć się budzić i mieć taki zimny kubeł wlany na głowę poczucia: zaraz, halo, co tu się dzieje? Czemu ja w ogóle sobie na to pozwalam? Może nawet już podjąć w głowie decyzję o odejściu, definitywnym odejściu z tej relacji przy którejś kolejnej takiej sytuacji, kiedy gaslighter stosuje na niej tą technikę wycofania. Ale to, co jest niesamowite, to to, że osoba, która dokonuje tego gaslightingu, wyczuwa to. W momencie, w którym wyczuwa, że za chwilę ta druga strona się wycofa, nagle zalewa drugą stronę wodospadem różnego rodzaju zachowań, gestów, słów, obietnic, a może nawet prezentów, które mają na celu wzbudzenie ponowne nadziei w tej osobie, że jeśli ona da szansę raz jeszcze, to tym razem będzie inaczej. Ja wiem, że może niektórym z was wydawać się to dziwne i możecie pomyśleć sobie, kto sobie w ogóle na takie rzeczy pozwala. Jak to możliwe, że ktoś przy zdrowych zmysłach
dopuszcza do tego typu sytuacji. Jednak by zrozumieć cały mechanizm, potrzeba tego doświadczyć. Kiedy nawet teraz, kiedy o tym wspominam, pojawiają się w mojej pamięci pewnego rodzaju flashbacki tego, jak wyglądała moja przeszłość, tego, jak bardzo, jak często byłam poniżana, równana wręcz z błotem, a potem wynoszona na piedestał i otulana miłością, i otulana uczuciami, i obdarowywana prezentami. I miałam robiony taki miszmasz wewnętrzny, emocjonalny, że w pewnym momencie już nie wiedziałam, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Nie wiedziałam, co jest fikcją, iluzją, a co jest rzeczywistością. I o to naprawdę chodzi w całej relacji. O kompletne wyczyszczenie i zdezorientowanie człowieka, bo tylko wtedy będzie on w stanie, będzie on podatny na daną manipulację. Więc w momencie, w którym możesz mieć w głowie już zaplanowane rozstanie albo spakowane walizki i ta druga strona, sprawca, zorientuje się, co się dzieje, natychmiast zmieni swoją taktykę. Jeśli w tym momencie dasz się na to złapać, jest wielce prawdopodobne, że każdy kolejny raz będziesz miała coraz mniej sił do tego, by podjąć decyzję o odejściu. Dlaczego? Ponieważ ta sinusoida, która się pojawiać będzie w twoim życiu, te obdarowywanie i zabieranie, te dawanie, a potem zabieranie i zalewanie cię toksycznością, jadem takim toksycznym, to będzie powodowało tak dużą dezorientację, że będziesz wątpić w to, czy to jest naprawdę, czy to prawda, czy tobie się tylko wydaje, czy może jesteś nadwrażliwa, czy może przesadzasz, bo z jednej strony dostajesz tak wiele miłości, a z drugiej strony dostajesz tak bardzo po tyłku. Jak to możliwe? Jak może do tego dojść? To będą pytania, które w twojej głowie będą się nawarstwiały i może wszystko byłoby dużo prostsze, gdyby nie to, że nasz umysł jest na tyle zawiły i często na tyle niesprzyjający wszelkim naszym zmianom, że w chwili, w której zdecydujesz się wrócić, jeżeli wcześniej podjęłaś decyzję o rozstaniu, będziesz sama przed sobą tłumaczyć, dlaczego zmieniłaś zdanie. Jakie to jest banalne, że sami szukamy usprawiedliwienia. Będziesz sama sobie tłumaczyć, że on nie jest taki zły, że tak naprawdę to on jest dobrym człowiekiem. On tylko czasem się tak zachowuje. I w ten sposób wytworzy się między tobą a sprawcą traumatyczna więź. Taka jak pomiędzy sprawcą i ofiarą. I tutaj pojawia mi się taki obraz, kiedy matka bije swoje dziecko. I bije je, bije do pewnego momentu, do momentu, w którym ono jest na krawędzi załamania się. Ona doskonale wyczuwa ten moment. I w tej chwili, kiedy ono błaga i błaga i błaga, by ona przestała, następuje całkowity zwrot akcji. I w pewnym momencie ona mówi, okej, dobrze, chodź już tutaj do mnie, chodź. Chodź, mamusia przytuli, wszystko dobrze, chodź. Chodź, po prostu następnym razem się tak nie zachowuj. Okej? To jest ta więź. To jest to, co się zaczyna dziać między tobą a osobą, która jest manipulatorem, która może przejawiać cechy osobowości narcystycznej albo być osobowością narcystyczną lub jakąkolwiek inną, w którą tak naprawdę wchodzisz w relację. To jest właśnie to, co zaczyna być tworzone. I ty przepraszasz za wszystko, bo zawsze czujesz się winna. Im więcej tej winy do siebie przyjmujesz, tym więcej jest jej w tobie. W pewnym momencie zaczynasz czuć się winna, że w ogóle żyjesz. Jesteś cieniem człowieka. Inną taką techniką są tak zwane miłosne górki i pełne nienawiści dołki. Jest to nic innego jak przełożenie swoistego systemu zero-jedynkowego, że albo będziesz perfekcyjna i wtedy zasługujesz na miłość, albo, no właśnie,
Albo jak nie będziesz perfekcyjna, to zasługujesz tylko na nienawiść. Tutaj, w tej technice nie ma miejsca w ogóle na jakiekolwiek twoje potknięcie. Narcysta nie patrzy na drugiego człowieka jako na człowieka. Patrzy jak na podkategorię, gdzie on jest najwyżej, a cała reszta jest niżej. A to oznacza jedno, że zawsze będą momenty, kiedy będziesz nieperfekcyjna. I ponieważ on w swoim myśleniu, w swoim świecie absolutnie nie przyjmuje do wiadomości tego, że ktoś może być nieperfekcyjny, to też jakakolwiek nieperfekcja wywołuje u niego jedno uczucie, kompletnej nienawiści. Teraz możesz się zastanawiać, skąd taka skrajność. Ona oczywiście, ona pochodzi z niego samego, z jego wnętrza, ponieważ on sam sobie nie jest w stanie pozwolić na jakiekolwiek popełnienie błędu. To też ta projekcja, którą przekłada na ciebie, jest niczym innym, jak projekcją, która płynie z jego wnętrza. Gdyby on popełnił takie błędy i widział w sobie te błędy, gdyby dopuścił do siebie taką myśl, że gdzieś coś zrobił nie tak, umarłby. Więc projektuje to na ciebie i widząc, jak ty popełniasz błędy, nienawidzi cię tak bardzo, jak nienawidzi tej cząstki siebie, która od czasu do czasu robi coś nie tak. Bo taka cząstka w nim jest, ten cień, który w nim jest, to jest to, czego on najbardziej na świecie nienawidzi. Więc poniżając innych, traktując innych z góry, robi nic innego, jak skutecznie odsuwa ten cień, żeby był niewidoczny, żeby również inni tego nie widzieli. Jak tobie wytknie, nie będziesz w stanie zobaczyć tego, co jest u niego. Krytykowanie jako komplement. Tu mogłabym określić to jednym stwierdzeniem. Powiedzeniem, nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Inną taką techniką jest fałszywa ochrona, tak zwane iluzoryczne stanięcie po twojej stronie. Jest to nic innego jak moment, w którym narcysta robi coś, co od razu rzuca ci się w oczy jako upokorzenie ciebie, jako gest przeciwko tobie, ale on potrafi to obrócić w taki sposób, że zaczniesz wątpić w to, co początkowo myślałaś. I może to być na przykład sytuacja, gdzie bierze on udział w rozmowie na twój temat z osobami trzecimi. Jest to rozmowa, która jest bardziej wytykaniem twoich błędów i obgadywaniem ciebie. Gdy zapytasz go, dlaczego to zrobił, jak mógł w ogóle brać udział w takiej rozmowie, jak mógł w ogóle być przeciwko tobie przy całej tej, przy tych wszystkich osobach, on odpowie, ależ kochanie, gdybym cię bronił, nigdy nie dowiedziałabyś się, co oni tak naprawdę o tobie myślą. Zobacz, dzięki temu już wiesz. A on, jako posłuszny posłaniec, przynosi ci te newsy. I znowu niesłusznie go oceniłaś. Uwiązanie. Na czym polega uwiązanie? Polega ono na tym, że zanim cokolwiek zrobisz, musisz najpierw zapytać jego o zgodę. Jego lub ją, bo też nie chcę tylko odnosić, że temat narcystów płynie tylko i wyłącznie od mężczyzn, bo kobiety również są narcystkami. I jeśli zrobisz coś bez wcześniejszej konsultacji, możesz być wręcz pewna, że porządnie za to oberwiesz i to będzie jak kolejna moneta do twojej skarbonki pod tytułem jestem winna, jestem nic nie warta. Dojdzie do takiego momentu, że będziesz bała się zrobić cokolwiek bez wcześniejszych konsultacji i zgody. Kolejna technika, jesteś nikim i na nic tak naprawdę nie zasługujesz. Twoje zdanie, opinia i ty będą wyśmiewane. Będziesz poddawana drwinom, obgadywaniu, ironizacji. Kolejna technika, deprywacja snu. To jedna z najstraszniejszych technik, z jakimi można się spotkać. Kiedyś dawno temu, bardzo dawno temu, pamiętam, że oglądałam taki film akcji, gdzie w jednym z chińskich więzień, aby wymusić na więźniach zeznania, poddawano ich właśnie
takim torturom, gdzie nie pozwalano im spać, czyli doprowadzono do tego, że człowiek już praktycznie zapadał w ten półsen i wtedy go wybudzano. Zapadał w półsen i wybudzano go. I doprowadzono do takiego wybuchu emocjonalnego, lęków, nerwów, a zatem różnego rodzaju idących procesów biochemicznych, eskalacji produkcji kortyzolu, że tak naprawdę dana osoba potem nie była w stanie już zasnąć. I po iluś 10 takich nocach taki człowiek był już wrakiem człowieka. I doskonale pamiętam, jak w jednej z moich relacji doszło do czegoś takiego. I nie zdawałam sobie kompletnie sprawy wtedy, czym to jest. Absolutnie nie miałam pojęcia, że jest to relacja toksyczna. To było wiele, wiele lat temu. I polegało to na tym, że kiedy kładłam się spać i wiedziałam, że muszę się położyć przed godziną 11, żeby wstać o godzinie 6 i zdążyć do pracy, mój ówczesny partner, ni stąd, ni zowąd, w chwili, kiedy ja już przysypiałam, przychodził i rzucał jakieś hasło. Coś, co wiedział, że wyprowadzi mnie z równowagi. I zaczynał dyskusję, która się przekształcała potem w ogromną awanturę, w ogromną kłótnię, w wytykanie, wypominanie, a różnego rodzaju szantaż, a czasem nawet dochodziło do przepychanek między nami. W efekcie z godziny 22 robiła się druga w nocy. O tej drugiej w nocy on kładł się spać i zasypiał. Ja nie byłam w stanie. I trwało to wiele razy i wiele dni. Efekt tego był taki, że następnego dnia człowiek nie jest w stanie funkcjonować. Nie masz koncentracji, nie masz jasności umysłu. Wszystko cię denerwuje. Jesteś jak bomba atomowa, która cyka i delikatne dotknięcie powoduje wybuch. I możesz zastanawiać się w tym momencie, jak to możliwe, że do takich rzeczy dochodzi. Pamiętaj jednak, i tu będę cały czas przypominać o tym, żeby doszło do takich rzeczy, dwie osoby muszą wykonać pewien ruch względem siebie. I musi zaistnieć pewne podłoże do takiej toksyczności. Kolejna technika gaslighting. Bądź wdzięczna. To technika, która ma na celu wywołanie w tobie przekonania, że tak naprawdę bez niego jesteś nikim. Kompletne podważanie twojego poczucia wartości. Nawet jeżeli osiągnęłaś w życiu dużo, gaslighter sprawi, że przestaniesz być dumna z czegokolwiek i że każde twoje osiągnięcie będzie warte zero. Kolejna technika, czyli wprowadzanie osób trzecich, triangulacja, to nic innego jak zebranie wokół siebie osób, które są tak zwaną publicznością. Publicznością, która gra tak, która tańczy tak jak gaslighter zagra. I może się zdarzyć, że nawet ty usłyszałeś lub usłyszałaś tego typu stwierdzenia. Przytoczę tutaj kilka przykładów, żebyście wiedzieli, co mam na myśli. Dochodzi do jakiejś rozmowy między tobą a tą drugą osobą i ta druga osoba mówi w pewnym momencie: widzisz, nawet Ania uważa, że zachowujesz się ostatnio jakoś dziwnie. Albo: wiesz, ostatnio dzwoniła do mnie twoja mama i martwiła się o ciebie. Mówiła, że jesteś jakaś taka nieswoja. Albo taka osoba może wykonywać przy tobie telefon i rozmawiać z kimś ze swojej rodziny albo z twojej rodziny i rozmawiać w taki sposób, albo nawet z kimś bliskim, z przyjacielem, z przyjaciółką, z kimś, kto jest w pewien sposób wciągnięty w całą tą grę. I taka osoba będzie rozmawiać i prowadzić tą rozmowę w sposób taki, byś ty doskonale wiedziała, o czym jest ta rozmowa. I byś mogła bez problemu wywnioskować, że ta trzecia strona stoi po stronie sprawcy i potwierdza to, co sprawca przed chwilą tobie powiedział. Kolejna technika. Zaprzeczenie lub podważanie planów
lub zdarzeń przeszłych. To częste określenia w postaci. Ja nic takiego nie powiedziałem. To wcale tak nie było. Ja wcale się na to nie zgodziłem. Doszło między wami do jakiegoś porozumienia, do ustalenia jakiegoś planu, do opracowania czegoś, jakiegoś zamierzenia. I kiedy przychodzi do realizacji tego i ty chcesz, by ta osoba stanęła do tego, by wywiązała się z danego słowa, by zrobiła tą część, która została ustalona jako jej część do realizacji. Gaslighter powie, nic mi o tym nie wiadomo. W życiu ja nic takiego nie powiedziałem. Nie, coś ci musiało zdawać. Kłamstwo. Mogłabym powiedzieć, że relacja z taką osobą to relacja, w której nigdy nie będziesz pewna, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Jest to relacja, która jest oparta na wiecznym kłamstwie, czasem nawet konfabulacji, czyli tworzeniu pewnych zdarzeń, które nigdy nie miały miejsca. Kolejna technika, trywializacja, czyli lekceważenie lub ignorowanie wszystkiego tego, co ty czujesz, twoich problemów, twoich emocji, twoich obaw, wszystkiego wokół ciebie. To jest oskarżanie ciebie, że jesteś nadwrażliwa, że przesadzasz, że wyolbrzymiasz i że tak naprawdę jak ochłoniesz to ci przejdzie i zobaczysz, że to no big deal. Kolejna technika to zawstydzanie. I tutaj przy zawstydzaniu często używana jest wiedza na temat twojej przeszłości. Twoich potknięć, twoich błędów, twoich porażek, wszystkiego tego, co ci się w życiu nie udało. Wszelkiego rodzaju traum, które przeszłaś i trudnych doświadczeń. Bert Hellinger, pamiętam, jak w jednym z prowadzonych przez niego warsztatów powiedział coś takiego, że z danym partnerem nie powinniśmy dzielić się z naszą przeszłością, a przede wszystkim nie powinniśmy opowiadać o naszych przeszłych związkach, że to wszystko powinno zostać tylko między nami, a osobami, z którymi te relacje były tworzone. I wówczas ta nowa relacja jest zdrowa. Natomiast w przypadku relacji toksycznej, takiej, gdzie mamy do czynienia z osobą narcystyczną, w tym przypadku, i za chwilę do tego przejdę, przy kolejnych technikach będziecie mogli to zobaczyć, że bardzo wiele zależy od tego, co się dzieje na początku. I to jest od samego początku zaplanowane działanie, którego celem jest, byś była lub był pożywką i gruntem, na którym osoba narcystyczna będzie rosnąć, bo bez ciebie jest nikim. To ty dajesz jej poczucie, że jest kimś, ponieważ wtedy kiedy ty się źle czujesz, ona rośnie lub on. Kolejna technika to dyskredytowanie, czyli wyśmiewanie ciebie, plotkowanie, obgadywanie. Tutaj grunt pod to jest przygotowywany od samego początku, ponieważ narcysta czy osoba narcystyczna już wcześniej sprawdza, kto jest przeciwko tobie. Odwracanie kota ogonem. Ja to tak kolokwialnie nazywam. Możecie tutaj znaleźć różnego rodzaju inne określenia, ale określenie tak naprawdę nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, co jest dla ciebie robione w tym zachowaniu. I to jest technika, która powoduje, że kiedy chcesz sprawcę z czymś skonfrontować, kiedy chcesz coś wyjaśnić, coś rozjaśnić, żebyście doszli do jakiegoś porozumienia, to zaczyna się w punkcie A, a kończy się na którejś literze chińskiego alfabetu. I zamiast dojść od punktu A do punktu C, od punktu A do punktu B, poprzez punkt C aż do Z, nie dochodzisz nigdzie. Ponieważ to, z czym ty wychodzisz za chwilę, zostaje w taki sposób przekształcone i pociągnięte w takim kierunku, który kompletnie nie ma żadnego związku z tym, o czym chcesz porozmawiać z tą osobą. To jest przeskakiwanie z tematu na temat,
To jest poddawanie jakichś różnego rodzaju fałszywych faktów. To jest odbijanie piłeczki. To jest przenoszenie winy na ciebie. W zależności od tego, z czym wychodzisz jako tematem do rozmowy, efekt jest jeden. Nie następuje żadne rozjaśnienie. Nie następuje żadne rozwiązanie tego problemu, który wyciągasz na stół. Natomiast to, co się dzieje, to czujesz jeszcze większą dezorientację i takie zamglenie. I tak naprawdę nie wiesz, czy to ty nie potrafisz wyrazić się w sposób wystarczająco jasny, czy też może temat, z którym przychodzisz, nie ma racji bytu i nie jest tak naprawdę problemem. Karanie ciszą. To kolejna bardzo dramatyczna w konsekwencjach i odbijająca się niesamowicie negatywnie na psychice ludzkiej metoda manipulacji, często wykorzystywana również przez rodziców. To jest taka technika, która powoduje, że jeżeli druga strona się do nas nie odzywa przez ileś dni albo tygodni, w naszym wnętrzu, w naszym umyśle tworzy się potężna luka. Jest to tak duża luka, jest to tak duża pustka, która się wytwarza, pustka zawierająca setki pytań bez odpowiedzi, ogrom znaków zapytania, ale też i powodująca szukania winy w sobie. Jest to straszne, okrutne narzędzie do wyrządzania ogromnej szkody drugiemu człowiekowi. Kolejna technika. Kłamstwo nie jest kłamstwem. Czyli wyparcie się tego, kiedy sprawca zostanie przyłapany na gorącym uczynku. Nawet jeśli go złapiesz za rękę, to powie, że to nie jest jego ręka. Zmienianie tematu to kolejna technika. Po to, żeby odciągnąć ciebie od tego, do czego dążysz, po to, żeby wyprowadzić cię w pole. Ty jesteś tak naprawdę winna. To kolejna technika, która jest często stosowana. Nieważne, z czym przyjdziesz, nieważne, co myślisz. Druga strona obróci wszystko w taki sposób, że finalnie to ty poczujesz się winna, to ty weźmiesz na siebie cały ten bagaż odpowiedzialności i jeszcze przeprosisz. Reframing, czyli przekręcanie zdarzeń, słów i gestów. To chociażby takie zachowanie, gdzie sprawca mówi: to nieprawda, że chciałem cię uderzyć. Ja tak naprawdę chciałem uderzyć tylko w te drzwi obok ciebie. Chociaż doskonale wiesz, że gdybyś się nie odsunęła, to ten cios trafiłby w twoją twarz. Stereotypowanie. Mogą być to stwierdzenia w postaci: ty to jesteś taka jak wszystkie kobiety. Prowokacja. Tą technikę doskonale pamiętam, ponieważ często jej doświadczałam. Zanim opowiem, na czym ona polega, najpierw opowiem, co jest potrzebne, by mogła zaistnieć. Najpierw jest potrzebne zdobycie twojego zaufania i obdarzenie cię poczuciem bezpieczeństwa. Pojawia się to w taki sposób, że sprawca zachęca cię do tego, byś opowiedziała o swojej przeszłości, o wszystkim tak naprawdę, co ciebie dotyczy. Byś wręcz wyspowiadała się ze swoich najbardziej wrażliwych punktów, newralgicznych punktów, po to, aby potem mógł on to wykorzystać w najmniej spodziewanym momencie. W międzyczasie on również bada, jakie to są punkty, opowiadając o sobie bardzo szerokokątnie, opowiadając o swojej przeszłości, a w taki sposób, by przygotować właściwie pod to grunt. Jak to działa w praktyce? No wyobraź sobie, że jesteś na przyjęciu rodzinnym i w pewnym momencie twój partner nachyla się do ciebie i szepcze ci do ucha takie oto słowa. Wiesz, właśnie napisała do mnie wiadomość Kaśka i poprosiła mnie o spotkanie. A Kaśka to jego była, z którą wiele lat zdradzał swoją żonę. I opowiadał ci bardzo często o tym romansie. Możesz się zastanawiać, po co ta osoba to robi. Czemu w tym momencie ci o tym mówi? Jeśli się zastanowisz, to będzie pierwszy krok do tego, żeby się zatrzymać.
Ale bardzo często dzieje się tak, że nikt się nad tym nie zastanawia, tylko następuje ogromny wybuch emocji. I o to tak naprawdę chodzi. O to chodzi dla narcysty. Bombardowanie miłością, zalewanie miłością. To jest kolejna technika. Ma ona na celu zdobycie twojego serca i zaufania, a także znieczulenie twojej uważności na sygnały płynące z zachowania narcysty, świadczące o ewentualnym zagrożeniu i toksyczności. Jakiego rodzaju może być to bombardowanie miłością? Przede wszystkim szybkie tempo. Pewne rzeczy zaczynają dziać się w ekspresowym tempie. Ja wiem, że wiele z was, kobiet, szczególnie wyrosło na pięknych i cudownych baśniach i bajkach, gdzie pewne rzeczy, jeśli chodzi o miłość między dwojgiem ludzi, potrafiły się dziać w ciągu zaledwie jednego dnia. Ale bajki to jedno, a rzeczywistość to drugie. Kiedy twój nowo poznany mężczyzna przychodzi do ciebie z pierścionkiem i przedstawia ci plany małżeńskie zaledwie po 2 tygodniach znajomości, to powinno zwrócić twoją uwagę. Kiedy wręcza ci klucze i propozycje wprowadzenia się po 3 randkach, to również powinno zaalarmować, że coś jest nie tak. Kiedy wyznaje ci miłość na 2. spotkaniu i mówi, że czekał na ciebie całe życie, to kolejny sygnał, który powinien dać ci do myślenia. Kiedy obdarowuje cię prezentami w postaci auta, po 1 tygodniu spotykania się, to również jest rzecz, przy której warto się zatrzymać. Szybkie tempo i zalewanie drugiej osoby miłością. Miliony SMS-ów wysyłane w ciągu dnia i w ciągu nocy, które ty możesz z jednej strony przyjmować jako duże zainteresowanie i fascynację twoją osobą, ale w rzeczywistości docelowo ma to swoje konsekwencje. Pamiętaj, że dojrzała miłość dojrzewa jak kwiat. Tak jak potrzeba, w tym kwiecie otworzyły się pąki, a potem z tych pąków pojawił się owoc. Tak samo przy dojrzałej miłości potrzeba czasu na poznanie się. Żebyśmy też się dobrze zrozumieli, nie ma w tym nic złego, że ktoś obdarowuje cię prezentami. Ale jeśli ktoś mówi tobie, że jesteś miłością jego życia, a widział cię zaledwie kilka razy, to w jaki sposób może być to prawdą, skoro nawet cię nie zna? Skoro nie zna twoich nawyków i tak naprawdę ty nie znasz tej osoby? Tego typu pułapki czyhają przede wszystkim na te z was, które są głodne miłości, ale miłości bajkowej, a ta bajkowa miłość to nic innego jak miłość mamy. Niebezpieczne sygnały, jakie tutaj mogą się pojawić, które mogą dać ci do zrozumienia, co się będzie działo naprawdę. Ponieważ to nie jest tak, że jest to tylko i wyłącznie zalewanie miłością, obdarowywanie prezentami, składanie obietnic i tworzenie planów, ale to jest także bardzo intensywna analiza ciebie pod kątem twojej przeszłości. Wypytywanie o twoją przeszłość. Przede wszystkim o przeszłe związki i ich przebieg. Bardzo mocne zainteresowanie twoim życiem seksualnym. I ta osoba, ona chętnie będzie się dzieliła również swoimi doświadczeniami przeszłymi. Chętnie będzie opowiadała o swoich traumach, a szczególnie mocno będzie wyciągała na wierzch wszystkie związki ze swoimi byłymi partnerami albo partnerkami, gdzie każdy z nich będzie kończył się tym, że to tamta strona była tą złą. Pamiętaj, osoba narcystyczna nigdy nie powie, że jest winna. Chyba że przyznanie się do winy będzie korzyścią dla niej. Tutaj będziesz miała odczucia przy takiej osobie, że złapałaś Pana Boga za nogi, że poznałaś swoją bratnią duszę. Niesamowite jest to, że nawet w świecie takim jak rozwój osobisty i duchowy jest ogrom osób,
które są osobami narcystycznymi. Kolejną taką techniką są ukryte groźby. Groźby, które mają na celu zastraszenie ciebie. Jeżeli taka osoba już wystarczająco wie na twój temat, zna twoją przeszłość, zna twoje słabe punkty, zna twoje lęki, to nie będzie trudne. W każdej chwili, kiedy będziesz chciała coś zrobić, szczególnie kiedy postanowisz odejść, może zdarzyć się tak, że twój ukochany przyjdzie i powie ci: jeśli spróbujesz odejść, to ja powiem temu i temu, albo zrobię to i to. Wtedy zobaczysz. Kolejna technika to wyzwiska. Nie ma większego sensu, żeby wyciągać, jakiego rodzaju mogą być to przezwiska, natomiast najczęściej są to na tyle silne słowa, które dotykają naszej godności i szacunku, które podważają w ogóle jakiekolwiek poczucie bycia człowiekiem. Składanie obietnic bez pokrycia, szczególnie tych dotyczących przyszłości, różnego rodzaju robienie planów, obiecywanie zmiany, wszystko tylko po to, byś ponownie obudziła w sobie nadzieję, że może rzeczywiście tym razem będzie inaczej. I tutaj w tym przypadku znowu wykorzystywana jest cała wiedza na temat tego, co już wcześniej, czym już wcześniej się podzieliłaś. Bo były momenty, kiedy mówiłaś o swoich najskrytszych pragnieniach w tym miejscu. Gaslighter wykorzysta to przeciwko tobie. Mogą być także w międzyczasie codzienne, mniejsze obietnice, zmiany, poprawy lub planów lub zrobienia czegoś, ale żadna z nich nie będzie miała pokrycia. Iluzją tego wszystkiego jest to i też smutną rzeczą, że ty ciągle czekasz na to, aż te obietnice zostaną spełnione. Ty ciągle masz nadzieję w sobie. Ta nadzieja, ona ma swój grunt dawno temu w przeszłości. Został on przygotowany. Tak jak miałaś nadzieję, że zmieni się twoja mama, tak teraz masz nadzieję, że zmieni się on. Wytykanie błędów. Nie ma osób perfekcyjnych, nie ma osób idealnych. Ale narcysta znajdzie w tobie każdy błąd. Kolejna technika, tak zwany mętlik wodny. Mętlik wodny, czyli najpierw wspiera, potem wycofuje się. Wysyłanie sprzecznych sygnałów, mówienie rzeczy tak, tak, rób to, a potem nie jestem pewien, czy to jest dobry pomysł, by na końcu usłyszeć stwierdzenie: mówiłem, że to bez sensu. Czyli tak naprawdę, kiedy rozmawiasz z taką osobą i chciałabyś się czegoś poradzić, to taka osoba mówi jedno. I kiedy ty zaczynasz robić w tym kierunku, dostajesz zupełnie sprzeczny sygnał. I ta osoba mówi: nie, ja ci wcale tego nie mówiłem, żebyś to robiła. Absolutnie. Mówiłem, że to nie jest dobry pomysł. I w efekcie końcowym okazuje się, że tak naprawdę wyssałaś sobie z palca tą rozmowę. I tak naprawdę, kiedy przyjrzymy się temu wszystkiemu, bo tych technik manipulacji jest ogrom, kiedy się temu wszystkiemu przyjrzymy, zaczniemy się zastanawiać, czy ten związek, w którym jesteśmy, czy on jest w ogóle toksyczny, czy ten związek, w którym jestem, czy ja jestem poddawana tej technice, czy na mnie się tą technikę stosuje. Pierwsza rzecz, z którą możecie się zetknąć, to to, że będziecie mieć do tego wątpliwości albo w ogóle temu zaprzeczycie. Jeśli pozwolicie sobie na to, żeby przyjrzeć się zachowaniom drugiej osoby, z którą jesteście, może się zdarzyć tak, że nawet jeśli wyłapiecie jej zachowania, które nie będą ok wobec was, od razu zaczniecie usprawiedliwiać je, uznając, że wy też nie jesteście święte. Najtrudniejsze w tym jest to, że nie ma nikogo, kto by was wsparł. Że nie ma, prawdopodobnie nie ma żadnej osoby, która powie: to co myślisz, to tak jest. To jak czujesz, to tak jest. Za to jest wiele osób, które będą temu zaprzeczać. Które będą mówić: wydaje ci się. Przestań, nie przesadzaj, nie jest tak źle. Czego ty od niego chcesz? O co ty się czepiasz?
źle ci? Mało macie? Zobacz, zobacz, co udało wam się osiągnąć. Nie jedna rodzina, nie jeden związek, nie jedne małżeństwo marzą o tym. I to wystarczy. Wystarczy, ponieważ źródło gaslightingu, ono w ogóle nie jest w relacji, w której jesteś. Ani w tej, ani w żadnej poprzedniej. Źródło gaslightingu jest w twojej relacji z twoją mamą. I to tam się zaczęło. I to ona zaczęła stosować to na tobie. Teraz każdy z was, szczególnie wy kobiety, jeśli gdzieś odnalazłyście siebie w tym, o czym mówiłam, to spróbujcie sięgnąć głębiej i spróbujcie sobie przypomnieć, jak wyglądała wasza relacja z waszą mamą. Jak często zdarzały się momenty, że słyszeliście, że coś wam się wydaje, albo że wcale tak nie było, albo że ona wcale tak nie powiedziała. Albo rzeczy, które były kompletnym kłamstwem, gdzie opowiadała o tym, że wy coś zrobiłyście, co wcale nie miało miejsca. Ile razy słyszałyście, że coś jest dla waszego dobra? Albo że zrobiła coś, bo chciała was ochronić? Nie daj Boże, jeżeli tutaj dotkniemy tematu, że używała przemocy fizycznej, żeby wyrosło z was dobre, żeby wyrósł z was dobry człowiek. Albo dobrze wychowana kobieta. Słowa w postaci: jeszcze mi podziękujesz kiedyś za to, że cię tak wychowałam. Jeśli masz wątpliwości i zastanawiasz się, czy zachowanie drugiej osoby jest formą gaslightingu, przeprowadź siebie przez bardzo proste doświadczenie. Zadaj sobie jedno pytanie. Czy to, co robi ci ta druga osoba, jest czymś, co ty byś zrobiła komuś, kogo kochasz? Więcej nie trzeba, bo mogłabym tu spędzić godziny opowiadając o tym, jakich słów możesz się spodziewać do takiej osoby? Co ona może do ciebie mówić? Jak ona może cię traktować? Jak ona może się zachowywać? I tak naprawdę zawsze będzie gdzieś wątpliwość. Zawsze gdzieś będziesz się zastanawiać, a co jeśli to nie o mnie? A może mi się tylko wydaje? Może nie jest wcale tak źle? Przecież inni mają gorzej. W końcu nie bije, nie pali, nie pije, przychodzi do domu, spędza czas, a to, że kłamie notorycznie, że przekręca w ogóle fakty, że non-stop spiskuje za moimi plecami, że obgaduje mnie z wszystkimi naokoło i mówi, jaka jestem beznadziejna i że nic nie potrafię i że on wszystko jest naj, to już jest zupełnie inna sprawa. To może mi się wydaje. To może powinnam się lepiej postarać, bo jak się lepiej postaram, to wtedy wszystko będzie inne. Od kogo się uczymy miłości? Miłość pokazuje nam mama. Więc to, jaką miłością nas obdarzyła, jest tym, jakiej miłości szukamy. Jest tym, jaka miłość się pojawia w naszym życiu, na jaką jesteśmy gotowe. Żadna inna. Więc osoba, która jest podatna na gaslighting, to najczęściej osoba, która pochodzi z domu rodzinnego, w którym była pewna forma przemocy. Z domu rodzinnego, który był dysfunkcyjny. Ponieważ tam jest fundament, tam jest początek. Początek wszystkiego, czego potem doświadczamy w życiu. I ponieważ tam zaznałyśmy pierwszych takich form, wówczas wszystko kolejne, co porównujemy, to porównujemy do tego.
Jeśli mama w ten sposób nam pokazywała miłość i potem partner nasz pokazuje nam w ten sposób miłość, to znaczy, że to jest miłość, to znaczy, że coś z nami jest nie tak. W relacji, w której mamy do czynienia z narcystą, pierwszym krokiem, żeby wyjść z tego, potrzebne jest bardzo duże oprzytomnienie. To bardzo często dzieje się wtedy, kiedy słyszymy czyjąś historię i ktoś nam opowiada i mówi, że to jest właśnie to. Albo czytamy gdzieś czyjąś opowieść. I nagle okazuje się, że to, czego my doświadczałyśmy albo czego doświadczamy, nie dzieje się tylko u nas w domu. Że to się dzieje również u innych. Że nie jest to wymysłem naszej wyobraźni. I to jest pierwszy krok. To jest pierwsza chwila, to jest pierwszy moment. Jednak żeby wyjść z takiej relacji, potrzeba dużo więcej. Dlaczego? Chcę, żebyście dobrze zrozumiały proces, który się zaczyna dziać. Od urodzenia byłyście karmione toksyczną miłością. Toksyczną. I ta toksyczność polegała na tym, że wykrzywiony został obraz, czym jest miłość. Miłość, nauczyłyście się miłości, która jest bolesna. Miłości, która karze, kiedy jesteście nieposłuszne. I miłości, która nagradza, kiedy perfekcyjnie wykonujecie czyjeś oczekiwania. I to, że nie jesteście dzisiaj już małymi dziećmi, nie jesteście małymi dziewczynkami, to nie oznacza, że doświadczenia wasze są inne. To oznacza, że dokładnie w ten sposób wchodzicie w dalsze relacje. Jesteście do tego przyzwyczajone. I to traktowanie jest jak jedna wielka sinusoida, jak górki i dołki. Jest raz lepiej, raz gorzej, raz lepiej, raz gorzej. Człowiek do tego przywyka. I to działa dokładnie tak, jak działają narkotyki. Więc w momencie, w którym chcesz przestać być uzależnioną od narkotyków, to nie jest tak, że jednego dnia rzucasz i jest po wszystkim. Jak decydujesz się rzucić, to potem przechodzisz przez fazę odstawienia, która jest istnym piekłem. I za kolejną dawkę, która wiesz, że zrobi ci ogromną krzywdę, zrobisz wszystko, żeby ją dostać. W momencie, w którym decydujesz się odejść z tak toksycznej relacji, odchodzisz i kiedy miną ci emocje, te negatywne, kiedy ochłoniesz, kiedy minie ci ten wkurw, złość, ten szok, nagle zaczniesz patrzeć na wszystko, co się dzieje i rozważać, czy to na pewno było to, co ci się wydawało, czy to na pewno była właściwa decyzja. Ale to nie koniec. To będzie szło dalej. Ponieważ po iluś dniach czy tygodniach każda z nas ma inny proces. Będziesz odczuwała głód. Jaki głód? Głód tego traktowania. Jeśli ta osoba wyczuje to, a gwarantuję ci, że wyczuje, i odezwie się do ciebie, i ty będziesz w trakcie tego głodu, i nie będziesz miała przy sobie nikogo, kto cię będzie wspierał, jest duże ryzyko, że wrócisz. Wrócisz po tak zwaną kolejną działkę tej toksyczności, po kolejną działkę tego, co ta osoba ci aplikowała przez tak długi czas. I będziesz po nią wracać i odchodzić, aż do momentu, kiedy kompletnie się wykończysz, kiedy stwierdzisz, że nie ma już w ogóle dla ciebie ratunku, że jesteś już na to skazana i machniesz na to ręką, to będzie w tym momencie będziesz szła w kierunku śmierci. Całkowitej, całkowitego unicestwienia siebie pod każdym aspektem. Albo w pewnym momencie staniesz tak bardzo mocno w sobie, że nie będzie odwrotu. Ale żeby tak się stało, potrzeba twojej silnej decyzji. Potrzeba zobaczenia czarno na białym.
co naprawdę się działo w twoim życiu. I kiedy to zobaczysz, potrzeba też zrozumienia, z czym będziesz się mierzyć, jeśli zdecydujesz się odejść z takiej relacji. Gwarantuję ci, że ta relacja, jeżeli jest to relacja między tobą a osobą, która jest narcystyczna, ta relacja nie ulegnie zmianie. Żeby osoba, która jest z zaburzeniami narcystycznymi, żeby taka osoba się zmieniła, żeby wyszła z tych zaburzeń, to wymaga tak ogromnej ilości pracy wewnętrznej i chęci do zmiany, że to nie jest coś, co zajmuje miesiąc. Trzeba się przeczołgać przez piekło. I uwierz mi, że osoba pokroju narcystycznego jest ostatnią osobą, która będzie chciała przyjść. Cały ten proces. Monika pisze, ja również doświadczyłam gaslightingu. Często słyszałam, że się nie znam. Zmyślam, kłamię. Cały czas byłam umniejszana. Cały czas była umniejszana moja samoocena. Kiedy odchodziłam, nagle mnie kocha. A więc zmiana zachowania. Jestem znowu piękna, super. A za jakiś czas znowu wszystko robiłam źle. Zgadzam się, że dom rodzinny, w którym była kłótnia, karanie, awantury, podaje nam taki obraz miłości na resztę świata. Dokładnie tak jest. Więc mając już to czarno na białym, co się działo w twoim życiu i to potrzebuje być naprawdę przedstawione jak na kartce papieru rozpisane, bo dopiero wtedy zobaczysz, to jest punkt wyjścia dla ciebie. Z tego miejsca wychodzisz z procesem i ten proces potrzebuje czasu. Nie ma tutaj określenia, jak długiego. Ponieważ z jednej strony pracujemy z tym, co się dzieje obecnie w twoim życiu, a z drugiej strony potrzebujesz rozpocząć pracę z tym, co się wydarzyło, czyli z tym, co jest źródłem. I najczęściej jest to praca dotycząca matczynej rany i relacji z mamą. I bez wykonania tej pracy bardzo trudno jest wyjść z takich zależności. Kiedy będziecie przyglądać się temu lub być może część z was już to zrobiła, może okazać się, że dojdziecie do takiego miejsca, gdzie zobaczycie, że wszystkie osoby w waszym otoczeniu albo 90% takich osób to osoby, które na was stosują gaslighting w mniejszym bądź większym stopniu. I to była rzecz, która mnie ogromnie zasmuciła. To była rzecz, która sprawiła, że z jednej strony było mi smutno i przykro, a z drugiej strony wywołała we mnie ogromną złość. I to jest taka reakcja, którą często możemy doświadczyć, kiedy zaczynamy sobie pewne rzeczy uświadamiać. I wraz z tą złością, ta złość zawsze nas do czegoś kieruje, więc pierwszą rzeczą, jaka się pojawia, to oczywiście zerwanie relacji. Ucięcie relacji, to ucięcie najlepiej relacji z wszystkimi. Z wszystkimi, którzy w jakiś sposób robili nam krzywdę. Jednak to ucięcie relacji nie prowadzi nas do tego, czego my chcemy. Dlaczego? Przypomnijcie sobie, jak byliście dzieckiem. Jak byliście zdenerwowani na coś. I w złości coś zrobiliście. Kiedy ta złość opadła, jak szybko żałowaliście. I jak szybko próbowaliście naprawić to, co zrobiliście. Teraz być może ktoś zapyta, to co w takim razie zrobić? Odchodzić z takiej toksycznej relacji, czy nie? Odcinać ją, czy nie? Przede wszystkim potrzebujemy przygotować się na to, co chcemy zrobić. To po pierwsze. Po drugie, podejmowanie jakiejkolwiek decyzji w emocjach jest najgorszą rzeczą, jaką możemy dla siebie zrobić. Bo podjęcie decyzji w silnych emocjach nigdy nie będzie trwałą decyzją. Potrzebujemy decyzję podjąć wtedy, kiedy jesteśmy stabilni emocjonalnie. W przeciwnym wypadku, w momencie, kiedy emocje opadną, zaczniemy wątpić. Powiedzcie, jak to u was było. Z czym wy się zetknęliście? Mamy jeszcze kilka minut. Być może jest tutaj wśród nas ktoś, kto chciałby zapytać, zadać pytanie lub podzielić się
swoją historią, zapraszam. Włączcie mikrofon, wtedy nie musicie włączać kamery, jeśli nie chcecie, ale włączcie mikrofon. Możecie rozpocząć razem ze mną rozmowę. No, mój partner jest narcyzem ukrytym i ja zdałam sobie z tego sprawę, nie wiem, pół roku temu. I odejście jest tak trudne, że wręcz wydaje się niemożliwe. Powiedz, co sprawiło, że zorientowałaś się, że twój partner jest ukrytym narcystą? Co takiego zadziało się? No, przede wszystkim przeżyłam drugą jakby w swoim życiu depresję. Dostałam doprowadzona do depresji. Do całkowitego bezsensu życia. Wow. Nie wiedziałam, po co mam żyć. Wiedziałam, że żyję tylko po to, żeby mój syn usamodzielnił się i wtedy już dla siebie nie widziałam więcej, co ja mam w tym życiu robić. Myślałam po prostu o tym, że jak on już wyjdzie z domu, no to ja już ze sobą po prostu skończę. I to mi się wydawało takie realne i takie logiczne. Zapisałam się potem na terapię, bo stwierdziłam, że ja muszę sobie pomóc, coś tu nie gra. Też natrafiłam na film o narcyzmie i dużo też czytałam. I zaczęło mi się wszystko po prostu układać. Chociaż czasami tak miałam wątpliwości, ale teraz już wiem, że te reakcje narcystyczne ciągle się przeplatają właśnie z tymi, z tą niby troską, niby miłością. Że to jest non-stop taki roller coaster. I nigdy nie wiesz, po prostu nigdy nie wiem, kiedy nastąpi, że tak powiem, atak. Tak. Jest dobrze, dobrze i nagle bach. Wystarczy jedno zdanie, jakieś jedno i słowo. Jest koniec. Jest koniec, tak. I powiedz, jest czy to jest tak, że wręcz nauczyłaś się i starałaś się wyczuwać swojego partnera, żeby nie daj Boże przypadkiem gdzieś nie depnąć na wrażliwy jego punkt? To tego się chyba nie dało. To po prostu nie dało się nie nadepnąć na punkt. To jest nieuchronne. Ta osoba ma tyle wrażliwych miejsc. Nie pamiętam już w sumie, czy ja chodziłam na palcach. Wiem, że jak powiedziałaś o mamie, że to wszystko się od relacji z mamą, cały ten gaslighting, to od razu mi się przypomniało, że z moją mamą relacja była właśnie była tak niesamowicie trudna. I tutaj właśnie trzeba było stąpać, tu się nauczyłam stąpania na tak. palcach, żeby tylko mamy czymś nie urazić. I oczywiście to też się niestety nie udawało. I potrafiło być 2 tygodnie milczenia. Tak, moja mama się odzywała do mnie przez 2 tygodnie. Czy do taty. Tak, i to, co mówiłaś o tym gaslightingu, tak, mama też często mnie tam gdzieś okłamywała, żeby mnie po prostu mieć święty spokój. Co jest trudnego, powiedz, ze swojego doświadczenia? Co jest tak trudnego, żeby skończyć tą relację? W czym jest ta trudność z twojego punktu doświadczenia? To, że po prostu on w połowie jest dobrym człowiekiem. To nie jest właśnie jakiś chodzący demon. Ale to jest ta druga twarz właśnie.
Z jednej strony jest dobrym człowiekiem, tak przynajmniej ja mam takie uczucie. Tak mi się wydaje. Że ma wiele zalet. Ale właśnie najgorsze są te momenty, jak to mówię, jak ja to nazywam, że się rodzi predator. I to też jest subtelne wszystko właśnie. Gaslighting jest bardzo subtelny, że człowiek się nie jest w stanie zorientować. Wiele lat nie zorientowałam się, że on po prostu mnie tak obraca. Że... Natomiast zauważyłam, że właśnie nie potrafi szczerze coś powiedzieć, że czegoś na przykład nie chce zrobić. Czy on woli powiedzieć tak, zrobię, żeby mieć święty spokój, a po prostu zastosuje za jakiś czas właśnie gaslighting, że to nie tak było mówione, że inaczej się omawialiśmy na tej zasadzie. No a właśnie ta trudność w odejściu to jest właśnie to, że on jest dobrym człowiekiem. I ja nie wiem, czy mi się to tylko wydaje. Czy on cały czas gra? Czy to jest cały czas gra? Ja po prostu nie jestem w stanie się zorientować do końca, czy to, kiedy on jest taki dobry, czy to też jest gra. No właśnie, to jest największa trudność. Ogromna wątpliwość. Czy ta osoba rzeczywiście jest tak złą osobą? Czy też może jest to tylko cząstka tej osoby? Ale w drugiej części ona jest całkiem dobrym człowiekiem. I to jest jedna, to jest przede wszystkim ta rzecz, która powoduje trudności w rozpoznaniu w ogóle gaslightingu, ale też i ogromne trudności, żeby się rozstać z daną osobą, bo powoduje w nas wątpliwości. I my chcemy wierzyć w drugiego człowieka, że on jest dobry, bo chcemy patrzeć na niego poprzez swój pryzmat. Powiedz, czy ty robiłabyś te rzeczy, kochając kogoś, czy byłabyś w stanie robić te rzeczy, które tobie są robione? Wydaje mi się, że ja też miałam jakiś stopień toksyczności. To nie mogę powiedzieć, że byłam idealna. Ale nigdy bym właśnie nikogo nie ukłamała. Właśnie ta moja naiwność i taka szczerość, to chyba właśnie moja cecha, którą po prostu, która była zawsze też wykorzystywana, czy przez moich rodziców, czy tutaj się okazuje właśnie, że przez partnera. Także tego bym, na pewno bym nikogo nie była w stanie ukłamać, albo wciskać kitu, po prostu wciskać kitu. Ty się czujesz szczęśliwa? Nie. Czy czujesz się kochana? Też nie. A czy czujesz, że zasługujesz na bycie kochaną? Czasami czuję, że tak bardzo pragnę miłości. Czasami tak, że aż mnie po prostu gdzieś tam w środku... Jest taka ogromna tęsknota, że aż nie, że nie mogę wytrzymać. No i tak jak mówię, że na pewno jest tutaj praca nad tą matczyną raną, że tutaj raną, że tutaj tej miłości zabrakło. Chcę powiedzieć tobie i także wszystkim wam, którzy tutaj słuchacie, jesteście z nami. Przy tego typu relacjach nigdy nie ma pewności. Na tą pewność jest ciężko czekać. To jest bardziej podjęcie decyzji, że ja kocham siebie tak mocno, albo chcę zacząć siebie kochać tak mocno, albo i zaczynam być dla siebie ważna na tyle mocno, że decyduję się odejść. Lub też przegięcie w którąś stronę pewnych zachowań tej drugiej osoby. I dzieje się wówczas tak zwany jakby kubeł zimnej wody, który jest na nas wylewany. Ale ponieważ w gaslightingu bardzo często dochodzi do maleńkich przewinień, jest wiele maleńkich, drobniutkich przewinień, które tworzą jedną wielką całość, natomiast one są na tyle małe,
że trudno jest w ogóle podpiąć pod nie jakąkolwiek decyzję. I w pewnym momencie te rzeczy mają swój efekt w twojej psychice. One powodują, że zaczynasz się zastanawiać nad postrzeganiem własnej rzeczywistości. Czy to, co ty postrzegasz i to, jak ty to postrzegasz i jak ty to czujesz, czy to jest właściwie to. Ale w tym wszystkim, czy to w relacji z rodzicami, czy to w relacji z partnerem, to nie ma znaczenia, czy te osoby są cudownymi ludźmi. Znaczenie ma to, co dzieje się u ciebie, jak ty się czujesz dzięki tej relacji. I tylko to ma znaczenie. Bo te osoby mogą być dobre, mogą mieć dobre serce, mogą być dobre w połowie albo cudowne w 3/4. Mogą być fantastyczne dla wszystkich innych. Ale pytanie, jak ty się czujesz przy nich? Jeśli ty się przy tych osobach nie czujesz dobrze, jeśli nie czujesz się kochana, jeśli z jednej strony widzisz czyjeś postępowanie, które ciebie dotyka, boli, jest to nagminne kłamstwo, albo oszukiwanie, albo naciąganie, przekręcanie faktów, wmawianie ci rzeczy, które nie miały miejsca, lub różnego rodzaju inne praktyki. A ty szukasz wyjaśnienia, że tak naprawdę to nic takiego. To znajdziesz wyjaśnienie. W każdej takiej relacji jest moment zwrotny. Ten moment, który jest nas w stanie doprowadzić na skraj. I czasem potrzebujemy ogromnego, zimnego prysznica, żeby się obudzić. I czasem ten prysznic na nas spada, ale tak naprawdę okazuje się po chwili, że jest za mało. Ktoś mógłby pomyśleć, że finalnym krokiem będzie, że my zakończymy tę relację i odetniemy się od tej relacji. Ale finalnym krokiem nie jest to. Finalnym krokiem jest zobaczenie tak naprawdę, kiedy my już jesteśmy emocjonalnie ułożeni, jest zobaczenie właśnie to, co tutaj jest w tym komentarzu, że tak naprawdę to większość świata jest osobami toksycznymi. I więcej, my w pewnych zachowaniach też możemy tacy być. Ale tu nie chodzi o szukanie winnych. Tu nie chodzi o kogoś, żeby go ukrzyżować. Tu chodzi o to, żebyśmy my wyszli z tego poranienia, które w sobie nosimy. I jeżeli my z tego poranienia wyjdziemy, to będziemy w stanie wyciągnąć innych. Będziemy w stanie pomóc naszym dzieciom. Będziemy może tymi pierwszymi, którzy zapoczątkują coś w danej rodzinie, żeby tego dalej nie ciągnąć. To nie znaczy, że musimy ratować naszych bliskich, bo prawdopodobnie nie będziemy mogli ich ratować, bo do tego jest potrzebna decyzja tej drugiej strony. Ale my tu musimy wziąć odpowiedzialność za siebie i tylko za siebie i podjąć decyzję, czy ja jestem szczęśliwa w tym życiu, które mam, czy ja chcę dalej to kontynuować, czy też chcę coś zmienić. I samemu jest bardzo ciężko to zmienić. Dlatego potrzebne są osoby, które nas wspierają. Ktoś, kto nas rozumie. Ktoś, kto powie, jestem z tobą, idź w to. Jak będzie źle, zadzwoń, napisz. Będziemy sobie razem z tym radzić. Często jednak w przypadku gaslightingu dzieje się tak, że osoba, która doświadcza gaslightingu, praktycznie nie ma wokół siebie nikogo, kto mógłby ją wesprzeć. Ale pamiętajcie o jednym, że każde dramatyczne, traumatyczne nasze doświadczenie, żeby się kompletnie rozpuściło, nie wystarczy go dotknąć i przeprocesować. My potrzebujemy je uwolnić, wchodząc na poziom miłości, energii miłości. Poziom energii miłości to jest takie miejsce, w którym patrzysz na drugą osobę, która jest sprawcą,
i nie czujesz do niej nic prócz czystej miłości. To nie jest miłość, którą my siebie obdarzamy, kiedy jesteśmy zakochani. To nie jest miłość, która jest miłością wyniosłą, na zasadzie, o, współczuję ci, ty to masz, chłopie, tyle do przerobienia, że nic dziwnego, że narcystą zostałeś. To nie ten kierunek. Mam na myśli miłość, która rozpuszcza wszelkie krzywdy. To jest siła miłości, która również stawia granice, która nie pozwala na to, by zostały te granice przekroczone, która powoduje, że tu to jest to miejsce, a dalej już nie. Do tego miejsca może ktoś dotrzeć, a na więcej ja już nie pozwalam. Czy ktoś jeszcze z Was chciałby się podzielić? Tak na koniec. Znaczy ja po prostu myślę, że no najtrudniejsze jest właśnie to stawianie granic i tutaj mam też takie pytanie, dlaczego po prostu ktoś to robi, czyli dlaczego stosuje ten gaslighting. Ja też myślę, że może ktoś ludzi też robi to nieświadomie, bo ci, co są świadomi i wiedzą też jakby na czym polegają te techniki manipulacji, ponieważ ja po rozstaniu byłam 11 lat z partnerem, gdzie właśnie opisałam ten swój przykład, że to wyglądało na takiej zasadzie, że jednego dnia byłam kochana, za chwilę coś zrobiłam źle, no i jak już się tak nazbierało i byłam jakby gotowa to zakończyć, no to zachowania się znowu zmieniały, tak? Nagle wszystko robiłam dobrze, nagle zaczęliśmy wychodzić, nagle on mnie zabierał tu. Więc ja mając 20 lat, na dzień obecny mam lat 36, więc u mnie się strasznie zachwiał system emocjonalny, bo ja nie wiedziałam, o co w ogóle w tej relacji chodzi, że jednego dnia jestem taka, jest wszystko okej, a za chwilę po prostu znowu wszystko robię źle, więc w momencie, no jak próbował mnie jakby obwinić, że robię to źle, tamto źle, a tak właśnie po porównywanie, także praktycznie przez wszystkie te rzeczy, które tutaj dzisiaj nam powiedziałaś, to mniej więcej tego doświadczyłam i właśnie było to za chwilę bombardowanie miłością, może nie tak bardzo jakieś tam bukiety kwiatów i tak dalej, ale bardzo bardziej taka słowna miłość, właśnie zmiana tego zachowania, że tu mnie gdzieś zabrał, tu nagle gdzieś wyszliśmy, no i automatycznie ja wtedy po prostu miękłam, ja bardzo długo nie mogłam tych zachowań jakby zrozumieć, tak, że najpierw naobiecywał, nagadał się, a jak już miało jakby dojść powiedzmy do jakiegoś wyjazdu, czy do jakiegoś planu, który tam sobie zaplanowaliśmy, to po prostu no, o 180 stopni nagle właśnie zmieniał się i mówił, że on nic takiego nie mówił, że ja właśnie sobie wymówiłam. No i mieliśmy taki tam moment przełomowy w tym swoim związku. Była taka sytuacja, mówię, no to zróbmy tak, jednego roku ja wybieram miejsce na wakacje, drugiego ty. No i akurat padło, że tam on miał wybrać, więc polecieliśmy w to miejsce, które on wybrał i ja mówię, no tak, no to za rok lecimy tam, gdzie ja. No i on po prostu się nagle zaczął w ogóle wycofywać, więc no taki roller coaster miałam przez bardzo, bardzo długi czas, no i w końcu po prostu to... no przerwałam, było bardzo ciężko, no i po tym całym rozstaniu, bo to było takie półtora roku separacji, bo to właśnie jak byłam pełna emocji, no to wiadomo, inaczej się funkcjonowało, jak emocje opadały, to zaczynało tej osoby brakować. No na szczęście się odcięłam od tego i myślę, że no teraz jestem już w nowej relacji, ta relacja trwa no niecały rok. Po rozstaniu z poprzednim partnerem można powiedzieć, że byłam ponad 3 lata sama, także no myślę, że terapia i tutaj praca nad sobą bardzo dużo robi. Jak najbardziej, oczywiście. Bardzo Ci dziękuję za to, że podzieliłaś się tym, jakie jest Twoje w tym doświadczenie. I odnosząc się do Twojego pytania, dlaczego takie osoby w ogóle to robią i czy to możliwe, żeby robiły to w pełni świadomie. Tu potrzeba się odnieść do tego, skąd to się w ogóle bierze u nich, gdzie jest ten początek. Bo to nie jest tak, że osoba ma 30 lat i pewnego dnia budzi się
i postanawia, że ona zniszczy życie drugiej osobie, z którą jest. Albo że w ogóle zacznie od teraz niszczyć życie kobietom czy mężczyznom, z którymi będzie w relacji. To tak nie działa. Jest to zaburzenie, które jest od początku kształtowane w psychice dziecka. Więc to dziecko potem dorasta, i kiedy ono dorasta, to jest efekt tych doświadczeń z dzieciństwa. I teraz, czy to jest. Czyli ta osoba jest świadoma tego. Tu możemy odnieść się do tego, czy my jesteśmy świadomi, kiedy popełniamy pewne błędy. Kiedy komuś robimy krzywdę, czy jesteśmy tego świadomi? Z jednej strony zaczynamy być świadomi, kiedy widzimy, co robimy. I to jest ta różnica. Kiedy widzimy, że robimy komuś jakąś krzywdę, my od razu widzimy, że zrobiliśmy coś nie tak. I teraz, jaki jest naturalne zachowanie, naturalny proces u człowieka? Po pierwsze, nie chcemy więcej krzywdzić tej osoby, więc staramy się jej nie krzywdzić. Różnica między taką osobą, która nawet nieświadomie popełnia jakiś błąd, a narcystą jest taka, że narcysta nigdy w życiu nie przyjmie do siebie, że to może być krzywda dla drugiej osoby wyrządzona. Czyli jego percepcja patrzenia w ogóle na drugiego człowieka jest tak dramatycznie zaburzona, że on nie odbiera tego, że może kogoś skrzywdzić. Tak jak psychopata, socjopata, można by zadać pytanie, czy oni dokonują morderstw albo przestępstw świadomie. Pytanie jest, czym jest wówczas ich świadomość? Gdzie jest ta świadomość? Co to znaczy świadomość w przypadku tego rodzaju zaburzeń? Bo tutaj, w przypadku narcysty, który stosuje gaslighting, to jest nic innego jak wewnętrzne psychiczne morderstwo na drugiej osobie. Bo to do tego prowadzi. Docelowo osoba, która jest w długoletnim związku i doświadcza gaslightingu, jest kompletnie wyniszczona psychicznie. I potem bardzo trudno takiej osobie jest wejść w relację. Bardzo trudno jest jej zaufać, jeśli ona nie odbuduje w sobie tego, co zostało zniszczone. A ważne jest, żeby to w sobie odbudować. Ważne jest, żeby pewne rzeczy pouzdrawiać, ponieważ kolejna relacja będzie taka sama albo gorsza. Ale to Dlatego. się zgodzę, że jeśli chodzi o zaufanie, to mi było bardzo ciężko zaufać i w ogóle takie wystarczyły jakieś drobnostki, nieodpisanie, nieodpowiedzenie na pytania i Tak. tutaj już takie robiły od razu znaki zapytania w głowie, jakieś czerwone lampki, także no Tak. dużo takich rzeczy było na samym początku. Tak, i dopóki my nie potwierdzimy, że jest inaczej, czyli druga strona, ta nowa, z którą wchodzimy w relację, dopóki ona nam nie udowodni, że jest inaczej, że nie jest to powtórzeniem tego, co już przeżyliśmy, to stąpamy jak po kruchym lodzie. Czyli każdego rodzaju zbliżone lub podobne zachowanie będzie nas triggerowało i będzie nas prowadziło do tego, czerwona lampka, uwaga, 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 ostrzeżenie, ostrzeżenie, ostrzeżenie. Tak, zgadzam się. Dlatego jest tak ważne odniesienie tego do źródła. Więc powrót do tego, gdzie to się wszystko zaczęło i od czego się to wszystko zaczęło, po to, żeby kolejne nasze relacje nie powtórzyły się w takiej formie. Tak jak powiedziałam wcześniej, my postrzegamy miłość poprzez to, jaką miłością zostaliśmy obdarzeni przez mamę, dopóki tego obrazu nie zmienimy. Właśnie mam pytanie, a dlaczego mama tutaj gra główną rolę, a nie powiedzmy tato czy oboje rodziców? Bo mama nas nosiła w swoim łonie. Relacja z mamą jest najsilniejszą relacją, szczególnie jeśli chodzi o kobietę. Jest to najsilniejsza relacja, która buduje całe życie. Oczywiście relacja z tatą również ma przełożenie, bo tata w pewien sposób pokazuje nam męski świat,
pokazuje, kim jest mężczyzna. W ogóle tata jest pierwszym mężczyzną córki. I to jest też pierwsze zakochanie i pierwsze zauroczenie. I to, jak to wygląda, jest później również kontynuacją w dalszych relacjach. Więc jak najbardziej tata ma też swój udział, ale główną lwią część ponosi mama. I to jest pytanie, to pytanie, które zadałaś, to jest pytanie, które ja się bardzo często spotykam z tym pytaniem. I bardzo często jest tak, że osoba mówi do mnie, nawet idzie dalej i mówi do mnie, wiesz, a mi się wydaje, że u mnie to bardziej tata był tym, który był sprawcą, tym, który najwięcej traum przysporzył mi w życiu. Docelowo, kiedy pracuję z taką osobą, zawsze wypływa mama. Zawsze. Po prostu nasza podświadomość, nasz umysł nie pozwala sobie na przyjęcie tego, że ta, która nas nosiła w swoim brzuchu, która nas karmiła, może być to, która nas skrzywdziła. I mama będzie ostatnią osobą, na której będziemy, którą wytykać palcem. Dlatego uzdrowienie matczynej rany wciąż jest tematem, z jednej strony jest bardzo popularnym, ale z drugiej strony wciąż bardzo mało osób rzeczywiście bierze w tym procesie udział i przechodzi go właściwie, ponieważ nie rozpoznają tego. To jest częste zaprzeczenie, częste zaprzeczenie. Ale docelowo ty jako kobieta czerpałaś wszystko od mamy. I potrzebujemy zrozumieć to, że my miałyśmy to aplikowane w chwili poczęcia, ponieważ wszystko to, co mama myślała, to, co robiła i to, co mówiła, przyjmowałyśmy, że mówi, robi i myśli o nas. Jeśli mówiła coś do ojca, to my przyjmowałyśmy, że mówi to do nas. To, jak się czuła ze sobą, to, co o sobie myślała, to, co myślała o nas, kiedy była z nami w ciąży, to, co mówiła o nas, było tym, co nas ukształtowało. Czy to No, w dało ten sposób ci. myślę, że nie pomyślała aż w ten sposób, tak, żeby dogłębnie to zbadać. To jest głęboki temat. Tak, w internecie jest właśnie dużo na ten temat i sporo artykułów można wyczytać, czy też właśnie tak gdzieś się wysłuchać, ale faktycznie, żeby taką pracę przeprowadzić, to naprawdę temat bardzo obszerny. Zresztą uważam, że w ogóle dzieciństwo, jeśli chodzi, jak się pójdzie na terapię, to jest też bardzo obszernym tematem. No tak, bo to są nasze pierwsze doświadczenia. Wszystko to, co doświadczyliśmy po raz pierwszy, jest matrycą do kolejnych doświadczeń. Czyli każda rzecz, której doświadczyliśmy pierwszy raz, staje się dla nas matrycą. I mam tu na myśli, dokładnie można to odnieść jako alegorię do matrycy prasy drukarskiej z dawnych lat. Czyli ta matryca jest na tyle sztywna, że jeżeli chcemy coś w niej zmienić, to musimy ją zmienić całą. Czyli na przykład pierwszy dotyk, to jak mama nas nami się opiekowała, to jak nas przewijała, staje się dla nas matrycą do dotyku w ogóle przez innych ludzi. Do tego, na co my pozwalamy sobie, na jakiego rodzaju dotyk sobie pozwalamy. Do tego stopnia jest to głębokie. Pewnie stąd też się biorą ludzie tacy bardziej otwarci i chętni na przytulanie i tacy bardziej zamknięci. Tak. Tak, faktycznie, jakby tak sięgnąć wszystko do źródła, to można to sobie tak później podzielić. No ja na przykład jeszcze, jeśli chodzi o dzieciństwo i czego na przykład jestem świadoma, to właśnie będąc tym poprzednim partnerem, to no, na pewno u mnie było karanie ciszą, tylko to bardziej ja karałam ciszą, w takim właśnie sensie, że po prostu rodzice siebie karali ciszą, tak? Bo kłócili, po prostu jedno z drugim nie rozmawiało.
Tato był taką osobą, która wychodziła z domu i sobie powiedzmy wracała po kilku dniach do domu. I można powiedzieć, że ja to gdzieś też w tym swoim poprzednim związku wszystko jakby troszkę kopiowała. Znaczy ja wiedziałam, że ja robię źle i że skąd to się może tak naprawdę brać, że zachowuję się podobnie tak, jaką relację mieli moi rodzice ze sobą, ale nie umiałam tego po prostu jakby przerpać. Nie miałam jakby tych podstaw do budowania prawidłowej relacji, tak? Czyli jak chciałam coś wymusić albo coś było nie po mojej myśli, to po prostu się nie odzywałam, żeby uzyskać daną rzecz. Tak, tutaj powiedziałaś pewną rzecz, że nie wiedziałaś, że robisz źle. I ja się odniosę do tego, że kiedy my pochodzimy z pewnego środowiska, w którym doświadczamy takiej toksycznej miłości, my tak naprawdę nie wiemy, jak jest dobrze. To jest to, co powiedziałeś, że nie ma po prostu tego wzorca. My nie wiemy, co to jest dobrze. Przyjmujemy tylko jeden kierunek za ten kierunek, który jest tak zwaną w cudzysłowie normą. I to się wydaje nam normalne. I że takie to właśnie jest. To to jest znaczy, z jednej strony. Nie wiem, świadomość czy podświadomość bardziej nam mówi, że źle robisz, to nie tak, ale nie mamy jakby właśnie, nikt nam nie pokazał, jak można zrobić inaczej. Jak zrobić inaczej, tak. Więc robimy tak, jak umiemy, bo to jest jedyne, co jest skuteczne. I tutaj wchodzi na plan umysł, ponieważ kiedy dochodzi do jakichś skrajnych sytuacji między dwojgiem ludzi, no to bardzo często tam się odzywa w nas wewnętrzne dziecko. I my wtedy chcemy, chcemy, żeby coś się zadziało, chcemy coś osiągnąć, chcemy coś uzyskać. Więc możemy sobie wyobrazić, że to jest dokładnie tak, jakbyśmy dwulatkowi dali karabin maszynowy. Użyjemy wszelkich możliwych dostępnych sposobów, tych, które znamy. I ten, który zadziała, stanie się tym, który potem będzie stosowany przez nas do momentu, dopóki go nie zmienimy. A nie zmienimy go, dopóki nie będzie potrzeby, czyli dopóki będzie działał. Lub dopóki nie uznamy świadomie, że krzywdzimy w ten sposób kogoś. Więc tak naprawdę wracamy do punktu wyjścia, czyli miejscem, z którego to się wszystko wzięło. Nasze dzieciństwo, nasza relacja z mamą, relacja z tatą jako kolejna rzecz, ale początek jest zawsze mama. Czasem dzieje się tak, że ktoś zaczyna pracę od relacji z tatą, ale to jest tylko chwila. Potem i tak wracamy do mamy, ponieważ pierwsze lata naszego rozwoju to jest rozwój, który jest ściśle związany z mamą. We wszelkich takich ludach gdzieś afrykańskich i innych takich tubylczych, tam zawsze jest pewien okres, przez który dziecko przebywa tylko i wyłącznie w relacji z matką. Dopiero po iluś latach jest przekazywane do relacji z ojcem. I to jest bardzo ważne, bo to pokazuje właśnie, jak my mamy kształtowaną tą psychikę, jak nasza podświadomość się rozwija i jak bardzo ważna jest relacja z matką. I że kiedy te pierwsze 6-7 lat zostaje zaburzonych, czyli moment, w którym tak naprawdę nasza podświadomość jest bardzo plastyczna i świat postrzegamy tylko i wyłącznie poprzez emocje i na tej bazie wszystko się buduje, kiedy to zostaje zaburzone, to staje się to tak mocno zbitą matrycą i naszym postrzeganiem siebie, postrzeganiem świata, postrzeganiem relacji, postrzeganiem tego, kim my jesteśmy i na ile jesteśmy w ogóle wartą osobą, żeby być kochaną, żeby być akceptowaną. Wtedy się wszystko zaczyna. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Cudowności, kochani, i do usłyszenia wkrótce na kolejnych spotkaniach.